Anna Tabaka, witam. Przed nami przegląd dnia w Silesia Flash. Poszukiwaniami Aleksandry W. i córki Oliwii z Częstochowy w zeszłym roku żyła cała Polska. Ich ciała po niespełna 2 tygodniach znaleziono zakopane w lesie. Wcześniej zostały uduszone. O zabójstwo 2 kobiet oskarżono byłego partnera, 45-latki. W Sądzie Okręgowym w Częstochowie ruszył dzisiaj proces Krzysztofa R. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Szczegóły tej bulwersującej sprawy w materiale Fatimy Orlińskiej. Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie zdecydował o wyłączeniu jawności procesu z uwagi na drastyczny charakter treści i dobro bliskich ofiar. Przedstawiciele mediów mogli uczestniczyć jedynie w odczytaniu aktu oskarżenia przez prokuraturę. Najpoważniejszy zarzut, jaki usłyszał Krzysztof R., to podwójne zabójstwo. 10 lutego 2020 roku w Częstochowie, działając bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Oliwii, dokonał jej zabójstwa poprzez spowodowanie dławienia i lub zatkania otworu dróg oddechowych, co doprowadziło do uduszenia gwałtownego w mechanizmie zamknięcia światła dróg oddechowych, co wyczerpuje czyn określony w artykule 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Wbrew wiedzy i woli małoletniej pokrzywdzonej oraz jej matki Aleksandry, utrwalił wizerunki obrazów i nagrań zdjęć nagiej lub niekompletnie ubranej małoletniej pokrzywdzonej. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi dożywocie. Krzysztof R. na etapie postępowania przygotowawczego nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów i odmawiał składania wyjaśnień. W poniedziałek przed sądem stanął w obecności swoich obrońców. Jak podkreślał pełnomocnik matki zamordowanej Aleksandry, zeznania oskarżonego nie wniosły nic znaczącego do postępowania. Właściwie żadnych nowych informacji nie udzielił. Ale przyznaje się do winy? Nie będę mówił w tym momencie, bo... W dniu dzisiejszym nie wypowiadał się. Ale nie jest to koniec jego wypowiedzi, więc czekamy na rozwój. Być może jeszcze tak w późniejszym terminie tak wskazał, że być może na późniejszym etapie będzie więcej wyjaśnień. Ale to się okaże dopiero później. Jest kara, której u nas w Polsce niestety nie ma, prawda? Więc jest taka kara. Nie oczekuję w tej chwili po prostu nic. Podczas rozprawy na sali obecny był ojciec Oliwii oraz jej babcia. Oboje składali zeznania w charakterze świadków, będąc oskarżycielami posiłkowymi. W kolejnych terminach ma zostać przesłuchanych jeszcze 12 świadków. To, czy się oskarżony przyznaje, czy nie, jest objęte niejawnością, bo to jest cały przebieg rozprawy przed Sądem Okręgowym jest niejawny, dlatego o tym też nie mogę mówić. Mogę tylko powiedzieć, że postępowanie się rozpoczęło i będzie kontynuowane 25 września. I oczywiście to, co już wiadomo, oskarżonemu Krzysztofowi R. grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności i kara lub kara dożywotniego pozbawienia wolności za każdy z tych 2 przestępstw. No i za te pozostałe przestępstwa tam są kary oczywiście łagodniejszego rodzaju, takie są inne łagodniejsze zagrożenia. Przypomnijmy, 53-letni Krzysztof R. oskarżony jest o zabójstwo Oliwii i jej matki Aleksandry, z którą kiedyś miał być w związku. O zaginięciu kobiet w lutym 2022 roku poinformowała rodzina, a 11 dni później ich ciała znaleziono zakopane w lesie. Razem z nimi zakopany był też pies. 2 lata wcześniej oskarżony miał zamontować w pokoju nastolatki kamerę, przez którą ją podglądał. Dopuścił się również innych czynności seksualnych wobec niej. Kolejne rozprawy zaplanowano na wrzesień i październik. Nie żyje ceniona lekarka Jolanta Wadowska-Król. Uratowała przed śmiercią na Ołowice setki dzieci. Pracowała jako pediatra w katowickich Szopienicach, gdzie działała huta. U małych pacjentów wykryła objawy zatrucia metalami ciężkimi. Przebadała 1000 dzieci. Wyniki opublikowała w rozprawie doktorskiej. Była naciskana przez komunistyczne władze, aby wycofała się z tych działań. Nie ustąpiła. Honorowa obywatelka Katowic 27 czerwca świętowałaby 84. urodziny. Karolina Komada. Jolanta Wadowska-Król w latach 70. wykryła problem narażenia na ołów dzieci z Szopienic, Burowca oraz Dąbrówki Małej. Przebadała ponad 5 tysięcy dzieci. W 1974 roku wyniki badań opublikowała w rozprawie doktorskiej i tym samym rozpoczęła batalię z rządzącą wówczas w Polsce PZPR. Partia chciała ukryć informacje o trującym metalu i próbowała wpłynąć na lekarkę. Łatwo nie było, ale działałam. Jakoś wydaje mi się, że to była dla mnie sprawa życia i śmierci, że muszę działać. Nie ma dyskusji, czy mnie zamkną, czy nie. Muszę działać, muszę ratować dzieci.
Urodziła się w 1939 roku w Katowicach. Studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i uzyskała specjalizację z zakresu pediatrii. Do dziś jest wspominana przez swoich pacjentów, a historia jej działań jest znana nie tylko na Śląsku. Do dziś jej pacjenci wspominają ją jako bardzo skrupulatną, profesjonalną lekarkę, która walczyła o dzieci, która stawiała wiele pytań, poszukiwała rozwiązań, zawsze dbała o to, żeby wszystkie badania były wykonane, prowadziła doskonale całą swoją dokumentację. Była osobą bardzo skromną przy tym wszystkim i zapamiętałam przede wszystkim dwa słowa, dwa zdania właściwie. Po prostu pracowałam, czyli tak ona w ogóle podsumowała swoją działalność dla dzieci z szopienic, tak podsumowała swoje badania. Dla niej to nie było nic niezwykłego. W kwietniu za zaangażowanie w poprawę stanu zdrowia szopienickich dzieci otrzymała Wawrzyn Lekarski, czyli najwyższe wyróżnienie Śląskiej Izby Lekarskiej. Kwieciarnia była ich prawdziwą pasją i taką nosiła też nazwę. W nocy z czwartku na piątek ktoś podpalił kwieciarnię w Zabrzu. Monitoring nagrał, jak przed pojawieniem się płomieni ktoś kręcił się w pobliżu zabudowań. Te spłonęły niemal doszczętnie, a właściciele proszą teraz o pomoc w odbudowie. Paweł Jędrusik. Dziś szkody widać gołym okiem, a właściciele są zrozpaczeni. Kwiaciarnia wprawdzie była ubezpieczona, ale szkody, które spowodował pożar, są o wiele, wiele większe. W miejscu, w którym stoimy, znajdowała się altana drewniana, w której mieliśmy taki magazyn i można powiedzieć dzienny sklepik i od zewnętrznej strony został podłożony ogień. Pani Joanna wraz ze swoim mężem prowadzi kwiaciarnię od 6 lat. Ta jest dla niej i męża całym życiem, skąd też wzięła się nazwa pasja. Moment podpalenia zarejestrowały kamery monitoringu, które zamontowało małżeństwo. Na dobrą sprawę spaliło się wszystko. W czwartki mamy zawsze dużą dostawę kwiatów ciętych, których ani jednego praktycznie nie dało się uratować, nie był użyteczny, że tak powiem. Spaliły się sadzonki, spaliły się przeróżne doniczki plastikowe, metalowe, drewniane koszyki, co mieliśmy, ziemia, kamyczki, gryz taki ozdobny, po prostu wszystko. Teraz kwiaciarnia próbuje jakoś funkcjonować na pobliskim parkingu. To tam w samochodzie dostawczym można kupić kwiaty i wesprzeć poszkodowaną rodzinę. Że mamy wspaniałych ludzi, którzy nie patrzą na naszą krzywdę, która poszła, nie, że pomogli nam niesamowicie, przychodzili na różne sposoby, kupowali te kwiaty, że bardzo im za to dziękujemy. Sprawa podpalenia została już zgłoszona na policję. Ta apeluje do mieszkańców, którzy mogą mieć informacje na temat sprawcy, o kontakt. Policjanci zabezpieczyli w tej chwili już kilka nagrań z monitoringu. Wiemy, że prawdopodobnie był to mężczyzna. W tej sprawie zostało przeprowadzone szereg czynności procesowych, w tym oględziny z udziałem biegłego. Przyjęte zostało zawiadomienie. Trwają działania policyjne zmierzające do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Właściciele szacują, że łączne straty to ponad 200 tysięcy złotych. Teraz proszą mieszkańców o wsparcie i wpłaty na portalu Zrzutka pod hasłem Odbudowa kwiaciarni. Udało się już zebrać ponad 12 tysięcy złotych. Gorąca dyskusja w Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni głosowali dzisiaj w sprawie stanowiska Sejmiku, które wyraża sprzeciw wobec łamania konstytucji i nieprzestrzegania zasad demokracji. Dyskusję obserwował Paweł Jędrusik. Dyskusja w Sejmiku Województwa Śląskiego trwała kilka godzin. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucali Platformie Obywatelskiej podwójne standardy i przypominali wydarzenia sprzed lat. Dzisiaj życie przerosło kabaret. Uchwała jest przedstawiona w momencie, kiedy służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura wchodziła do redakcji wprost. Jasno i klarownie artykułowała to pani redaktor Olejnik, która jest wyrocznią Platformy Obywatelskiej, że to było łamanie konstytucji i standardy niedemokratyczne. Ale to nie jedyne argumenty, które sejmikowa obecnie opozycja przedstawiała. Jawnym łamaniem demokracji jest, żeby dyskusję przynależną do Sejmu, Senatu czy ewentualnie do kręgów związanych z panem prezydentem przenosić i wykorzystywać mównicę Sejmiku do tych spraw. Większość w Sejmiku przekonywała jednak, że z powodu działań Prawa i Sprawiedliwości samorządy nie mogą korzystać choćby ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Krytykowała też tak zwaną ustawę Lex Tusk.
No stek bzdur po prostu napisany pod potrzeby wyborów, a sam fakt, że ta komisja nie powstała, no chyba jednak świadczy o tym, że jednak Prawo i Sprawiedliwość się zorientowało, że ta ustawa jest po prostu kompletnym gniotem. Wśród punktów, nad którymi pochylili się dzisiaj radni, był także taki, który sprzeciwiał się wykorzystywaniu postaci papieża Jana Pawła II do celów politycznych. Czwarta trybuna już za rok. W Zabrzu podpisano dzisiaj umowę dotyczącą dokończenia budowy stadionu Górnika Zabrze. Obiekt powinien być gotowy za 12 miesięcy. Liczba miejsc na stadionie wzrośnie do 32 tysięcy. Karolina Komada. Tyle zostało z zachodniej trybuny stadionu imienia Ernesta Pola w Zabrzu. Tu wręczamy bardzo ciężkie, ale też bardzo duża odpowiedzialność. Już jutro rozpocznie się ostatni etap budowy stadionu. Czwarta trybuna powinna być gotowa za 12 miesięcy, a wartość umowy jest o 9 milionów niższa niż zakładano. Kończymy dzieło, które rozpoczęliśmy i które dla wielkiego górnika, 14-krotnego mistrza, jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc za niespełna 50 milionów, 46 milionów dokładnie, powstanie ta część, która dopełni tego pięknego obiektu kubaturowego, tego obiektu sportowego. Ta część, która spowoduje, że zamknięcie tej bryły pokaże rzeczywiście jej potencjał. W przetargu na budowę nowej części areny Zabrze inwestor wybrał ofertę Mostostalu Zabrze, gliwickiego przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego. Mostostal Zabrze uczestniczył także w pierwszym etapie budowy stadionu. A przede wszystkim dla nas, jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy też mocno związani z Zabrzem. Jest to też coś wyjątkowego i prestiżowego. Bardzo nam zależało na tym, żeby się w tym przetargu znaleźć jak najlepszy. No, udało nam się go wygrać, konkurencja była silna. A dla pracowników, którzy są i związani i z Zabrzem, i z Gliwicami, i tak dużo mamy takich różnych tradycji też realizacyjnych związanych z miastem Zabrze, jest to bardzo ważna rzecz. Po zakończonej budowie Arena Zabrze ma mieć prawie 32 tysiące miejsc, ale to nie wszystko. W kubaturze obiektu będzie i parking podziemny, cały kompleks szatniowy z odnową biologiczną, będzie Muzeum Sportu Zabrzańskiego, będzie klub biznesu wraz z restauracją, loże, miejsca dla mediów. I wejście będzie właśnie od tej strony, od strony Piłsudskiego. Władze miasta chcą też wystąpić do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro na wyjątkowe wydania Silesia Flash z Parku Śląskiego. Do zobaczenia.